Potwierdzono dziś blisko 28 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań jest na Śląsku. Prezydent Andrzej Duda na jutro zwołał Radę Gabinetową w sprawie strategii walki z koronawirusem. 27 887 nowych zakażeń i ponad 900 zgonów. To nowe bilansy zachorowań na koronawirusa w naszym kraju. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz uspokaja jednak, że dane te obrazują sytuację nie tylko z ostatniej doby, ale z całego okresu świątecznego. Na te 954 dzisiejsze ogłoszone zgony mamy w granicach 100 zgonów z Wielkiego Piątku. Mamy w granicach 130 zgonów z Wielkiej Soboty i 130 zgonów z Wielkiej Niedzieli. Prezydent Andrzej Duda na jutro zwołał Radę Gabinetową w sprawie strategii walki z COVID-19, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Prezydent Andrzej Duda zwołał na jutro na godzinę 9:30 posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji epidemicznej oraz dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19. Posiedzenie z uwagi na sytuację epidemiczną odbędzie się w formie zdalnej. Od początku epidemii liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wyniosła blisko 2,5 miliona. Zmarło prawie 57 tysięcy chorych.